Wniosek do najwyższej, do przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Szanowni Państwo, bardzo proszę, żebyście w związku z tym, że to postępowanie w sprawie tak zwanej restrukturyzacji Idea Banku w NIK-u, to kontrolne postępowanie, tak, które jest, zostało zainicjowane i mamy materiały od prezesa Najwyższej Izby Kontroli, że to postępowanie jest w toku obecnie. Chyba że się mylę, to proszę mnie poprawić, ale z tych materiałów wynika, że ona jest w toku. To jest ta kontrola doraźna bodajże. I jeżeli Państwo macie problemy z uzyskaniem jakiejkolwiek dokumentacji, no to proszę bardzo zwrócić się w takim razie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i zapoznać się z całymi aktami postępowania w sprawie tak zwanej restrukturyzacji Idea Banku. A to Państwo możecie zrobić, sąd może Państwu udostępnić co najmniej część akt postępowania. Niezależnie od tego, my przesłaliśmy już Państwu jako poszkodowani pismo procesowe z 11 kwietnia Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam też są wskazane nieprawidłowości i zastrzeżenia co do orzeczenia w USA i co do samego procesu resolution. To jest raz. Dwa. Państwo również macie, oprócz tego, Państwo macie orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, postanowienia prawomocne, gdzie BFG zachowuje się, znaczy administrator z BFG zachowuje się na tyle bezczelnie, że próbuje przed sądem okręgowym, składa wnioski o uchylenie postępowań zabezpieczających, które są zakończone, gdzie środki finansowe zostały wydane do depozytu. Ale na szczęście mamy takiego komornika i mamy takich sędziów w Warszawie, znaczy w sensie my jako poszkodowani, tak, którzy widzą problem i nie zdejmują tych zabezpieczeń, które administrator BFG przy pomocy swoich mecenasów kieruje wniosek do sądu. Więc też tutaj Państwo macie takie orzeczenie, jak się w ogóle zachowuje BFG, próbuje nawet już zakończone postępowania, gdzie kasa jest wydana do depozytu, próbuje tutaj podjąć te pieniądze w ogóle w sposób nieuprawniony. Sąd w jednym postępowaniu, jest orzeczenie, Państwo macie na mailu, pogonił za takie praktyki tutaj osoby, która obecnie reprezentuje Idea Bank. I również Państwo macie prawomocne orzeczenie, czyli macie Państwo również inne materiały od jednej z osób poszkodowanych z Łodzi, które wskazują na nieprawidłowości związane z tym, z tym procesem resolution, a najważniejsze, jakie skutki z niego wynikają i co robi Bankowy Fundusz Gwarancyjny po tym całym procederze. I już na podstawie tych materiałów Państwo możecie zakończyć tą kontrolę, no, celem jej logicznego rozstrzygnięcia, tak, tej sprawy. Więc to nie jest tak, jak pan mówi, dyrektor, że standardowo, jak my nic nie możemy, nic nie tego, to ja prześlę takie materiały, gdzie wynika odwrotnie to, co do mnie pisze NIK, niż pan dyrektor mówi. Zupełnie odwrotnie. Prześlę na maila maksymalnie w dniu jutrzejszym. Także prośba uprzejma o pobranie dokumentów sądu i prośba nie mówić, że my nic nie możemy, że tam nie może, a ten nie może, na tamten jeszcze nie może. To już słyszymy, to już chyba w ciągu roku. Naprawdę. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o komentarz do Najwyższej Izby Kontroli, chciałbym podziękować Rzecznikowi Praw Obywatelskich, panu profesorowi Marcinowi Wiązkowi za skuteczną tutaj pomoc i za przede wszystkim za to, że Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzegł te nieprawidłowości związane z tak zwaną restrukturyzacją, ponieważ no, to jest pierwsza restrukturyzacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł osób poszkodowanych opinią KNF-u do tej decyzji, opinią BFG, znaczy opinią KNF-u, decyzją BFG i orzeczeniem w USA w związku z naruszeniem interesu społecznego. Bardzo uprzejmie chciałbym podziękować, bo to jest dla nas bardzo ważne, to co jest napisane w tym konkretnym piśmie procesowym z dnia 11 kwietnia bieżącego roku. I miejmy nadzieję, że wszystkie argumenty i wszystkie wnioski i argumenty, które są zawarte w piśmie procesowym z 11 kwietnia, zostaną zrealizowane przez sąd i sprawę tą wygramy. To jest dla nas najważniejsze, żeby tą sprawę wygrać, ponieważ wygrana tej sprawy daje możliwość wtedy już roszczenia bezpośrednio do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam pytanie do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z tym, że kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli została zainicjowana pismem z 17 lipca 2018 roku, to jest pismo, mam przed sobą, podpisane przez premiera RP pana Mateusza Morawieckiego.
I tu jest przedostatni akapit. Wyniki, cytuję, wyniki z pisma premiera. Wyniki kontroli Izby mogłyby się przyczynić do jak najszybszego wdrożenia ewentualnych działań naprawczych. Znamy treść raportu Najwyższej Izby Kontroli. Ja mówię o tym raporcie GetBack, a nie o tym tak zwanym resolution, bo to jest zupełnie inna sprawa. Mamy raport tutaj Najwyższej Izby Kontroli przed sobą, również jest na stronie internetowej. Ja mam pytanie takie do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i proszę o udzielenie odpowiedzi. W jakim terminie, ponieważ nie usłyszeliśmy rzeczy praktycznych, w jakim terminie Komisja Nadzoru Finansowego zamierza zwrócić się do podmiotów nadzorowanych, czyli banki, które w sposób nieuczciwy sprzedawali z naruszeniem procedur i tak dalej, na przykładzie IDE, to wszystko jest protokole pokontrolnym. Jaka była praktyka, bo najpierw była praktyka w ogóle niezwiązana z emisją obligacji, czyli tak zwana przedemisyjna, która w indywidualnych sprawach pozwoliła dopozwać bank PKO, bo bank PKO w niektórych indywidualnych sprawach tu w okręgu warszawskim sędziowie podjęli decyzję i w pierwszym pozwie w Polsce, w Lublinie, tam w ogóle jest wezwany przez sąd jako następca prawny, bank PKO, ten, który przejął, on nie przejął roszczenia związane z emisją obligacji, ale przejął tak naprawdę, tylko to już zależy od indywidualnej sprawy, przejął roszczenia przedemisyjne związane z nieprawidłowością prowadzenia rachunków bankowych. Więc wracając do pytania, ale jesteśmy dzisiaj tutaj w Senacie, żeby systemowo to spróbować rozwiązać, a nie na indywidualnych sprawach. Proszę odpowiedzieć przewodniczącego KNF-u, w jakim terminie KNF, bo już 4 lata czekamy, zamierza zwrócić się do podmiotów nadzorowanych, czyli banków, gdzie cały ten proceder był, nie tylko idea, o kiedy banki mają oddać pieniądze, bo banki na tym skorzystały. Były pakiety wierzytelności różnego rodzaju, były transakcje, były korzyści, była prowizja przez Idea Bank 65 milionów, ale KNF w ciągu 4 lat nie wystosował żadnego wezwania do podmiotów nadzorowanych. Mało tego, mając na uwadze ten raport NIK-u, KNF nawet z pismem nie wystąpił do prokuratorii generalnej, żeby prokuratoria generalna rozważyła zwrócenie dojścia do ugody. Nic się w tej sprawie przez 4 lata nie dzieje. A mając na uwadze pismo i premiera, jego wniosek i raport Najwyższej Izby Kontroli, w ciągu 4 lat nikt nie robi ze strony praktycznej, żeby tym poszkodowanym, którzy nie odzyskali środki finansowe, zacząć powoli zawierać ugody i żeby Skarb Państwa, mając na uwadze raport NIK-u, rozważył realnie zwrot środków finansowych. Również tutaj KNF, w sprawach frankowych KNF jeszcze coś tam próbuje robić. Występuje do podmiotów, do banków i tak dalej. A dlaczego nie występuje w sprawie GetBacka? Przecież wszystko się zaczęło, przecież każdy z naszych rodzin, my mieliśmy środki finansowe na rachunkach bankowych, które były objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Sprawcy działali tak, którzy byli również jako pracownicy banku, ich interesowały rachunki bankowe. Oni robili działania, żeby zrobić w ich rozumieniu z człowieka, ze zwykłego konsumenta inwestora, pomimo tego, że inwestorami nie jesteśmy i my utraciliśmy środki nie w wyniku inwestycji pierwotnie w obligacje, a w wyniku kompleksu nieprawidłowości zaistniałych w pierwszej kolejności w bankach. I to też są zarzuty z prokuratorskie, nie tylko z wyłudzenia, a również z typowo przepisów karnych bankowych. Przed jeszcze emisją obligacji, to także wyłudzenie, okej, okay, tam były czyny związane z emisją, ale przed tym jeszcze były nieprawidłowości przedemisyjne. I między innymi te nieprawidłowości pozwoliły w niektórych indywidualnych sprawach dopozwać bank PKO. I to też prośba uprzejma. Panie Artyomie, liczyłem, że pan się no tak, ale nikt nie mówił o odzyskaniu pieniędzy dzisiaj. Ja nie mówię to, co mówił, tylko mówię o czasie. I prośba też o... Dobra, minuta jeszcze. Jeżeli można do Ministerstwa Finansów pytanie, bo pani dyrektor wspomniała, że analizowana jest możliwość ustawowo funduszu rekompensacyjnego. Bardzo prośba uprzejmie o powiedzenie, W jakim terminie, nie wiem, gdzie ta propozycja będzie wnoszona? Do Sejmu, do Senatu? No, kiedy będzie ta ustawa, na mocy której nam będzie częściowo oddawane, będą zwracane środki finansowe? Bo na chwilę obecną, no nic się nie dzieje. 4 lata, prosimy o to, nie ma po prostu w tej sprawie nic. Absolutnie. Dlatego bardzo prosimy o konkretnie określenie, co to jest za ustawa, na jakim ona jest etapie, czy już jest nadana jakaś ścieżka legislacyjna, czy ona jest gdzieś w jakiejś procedurze. Również nic nie wiemy, bo opowiadamy, jak to wszystko się dzieje, ale państwo jako Ministerstwo Finansów macie inicjatywę ustawodawczą, nic nie wiemy, tak?
Dlatego i jeszcze na zakończenie, jeszcze tak krótko, pan dyrektor z NIK-u powiedział, że prokurator udzielił odpowiedzi na pismo, że to my musimy zabezpieczać 65 milionów złotych. No to jest nieprawda, dlatego że prokurator może, ale nie musi, może z urzędu dokonać zabezpieczenia majątkowego, a również może jako oskarżyciel publiczny w tym pierwszym procesie sądowym, który toczy się przed sądem okręgowym, również wnieść taki wniosek, złożyć taki wniosek do sądu, żeby sąd to rozstrzygnął. No ale oni nie zabezpieczają tych korzyści, bo to jest zasada follow the money. Czy idziemy, prawda, za przelewami, idziemy tam, gdzie są środki finansowe. I również mam nadzieję, że niebawem, bo jest w tej chwili przygotowywany przez pana Sylwestra Latkowskiego film w telewizji publicznej, będzie książka, niestety, która mam nadzieję, że to wszystko ujawni i pokaże, jak to wszystko funkcjonuje. A przede wszystkim, żeby w końcu ktoś powiedział, proszę państwa, zwracamy środki finansowe bez męczarni, bez chodzenia, bez kręcenia.